Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania czytelników związane z działalnością szatana na ziemi i związane z tym, czy masoneria wspierała, czy nie, hitlerowskie Niemcy. Zacznę od tego drugiego pytania. Zapraszam Państwa do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Zapraszam do zadawania pytań. Jak widzą Państwo z tych pytań, dzięki tym pytaniom powstają kolejne programy. Czy Polacy chcieli niepodległości i w jaki sposób organizowali się do wojny polsko-bolszewickiej? Czy podczas walk powstawały obozy koncentracyjne dla Żydów? Gdzie podczas Bitwy Warszawskiej był Józef Piłsudski? Oraz kto stworzył i przeprowadził nowoczesną wojnę informacyjną? Na te i inne pytania odpowiada książka Żydzi, Piłsudski, propaganda. Zakazana historia Bitwy Warszawskiej 1920. Książka dostępna na kapitalbook.pl. Takie pytanie zadał pan Mateusz Czajkowski. W jednym z odcinków wspomniał pan, że jest dużo książek i dokumentów mówiących o tym, że komunizm by nie przetrwał ani nie powstał bez pomocy masonerii za oceanu. Wspominał pan również, że masoneria amerykańska stworzyła Chiny poprzez przeniesienie tam zakładów produkcji i tym podobne, to znaczy dopiero na przełomie, pod koniec XX wieku. I tu rodzi się moje pytanie, czy podobnie mogło być z III Rzeszą, to znaczy nie powstałaby, ani by się nie utrzymała bez pomocy amerykańskiej masonerii. W nawiasie, bo powiązania były między innymi współpraca z Henrykiem Fordem. Znaczy tak, tutaj są dwie kwestie. To znaczy kwestia bezpośredniego wsparcia dla III Rzeszy i to bezpośrednie wsparcie było chyba jednak bardzo ograniczone. To znaczy właśnie poprzez wsparcie koncernu Forda, no co było znacznym wsparciem w sensie podniesienia jakości broni, czołgów, samolotów, którymi dysponowały Niemcy. Natomiast bym powiedział, że tego wsparcia pośredniego było tutaj więcej, to znaczy z pewnością można było w trakcie trwania II wojny światowej rozwiązać kwestie finansów, czyli sankcji ograniczających możliwości Hitlera zakupów tego, co było mu potrzebne do prowadzenia wojny. I jak wiemy, te zakupy, a co za tym idzie funkcjonowanie armii i gospodarki niemieckiej było możliwe dzięki bankom szwajcarskim. I pytanie, czy Zachód nie mógł tej kwestii rozwiązać, bo gdyby te banki przestały służyć Hitlerowi, no to być może, że przebieg wojny byłby inny. Jest tutaj też kwestia związana z reakcją Zachodu na agresję Niemiec na Polskę. Pytanie, czy to był tylko efekt nie chcemy ginąć za Gdańsk, wiara w to, że jak Zachód nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec Polski, nie rozpocznie wojny z Niemcami, to go ominie tragedia. Myślę, że tak utrzymywanie takiej interpretacji byłoby trudne, bo chyba jednak politycy zachodni nie byli tak naiwni i chyba jednak więcej wiedzieli o tym, co knuje Hitler. I że ten paraliż państw zachodnich dokonywany przez masonerię umożliwił Hitlerowi te wszystkie działania, które w czasie II wojny światowej miały miejsce. Natomiast zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że nie ma wątpliwości co do tego, że Rosja sowiecka nie powstałaby i nie utrzymałaby się przynajmniej do II wojny światowej, ale i potem bez wsparcia Zachodu, bez wsparcia przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, bo i Wielkiej Brytanii, i Francji, i innych państw zachodnich.
gdyby tego wsparcia nie było dla Rosji sowieckiej, to nie byłoby Rosji sowieckiej. Gdyby nie było Rosji sowieckiej, no to pytanie, jak wtedy wyglądałaby II wojna światowa. Jaka byłaby Rosja wtedy czy ta Rosja wsparłaby Polskę, albo czy najprawdopodobniej nie reagowała. Znaczy, bo w interesie Rosji byłoby wsparcie Polski, a brak reakcji ze strony Rosji na atak Hitlera na Polskę, tak jak to miało miejsce w odniesieniu do Zachodu, mógłby spowodować, że Hitler miałby duży problem z Polską. I wtedy losy wojny by się inaczej potoczyły, nie mówiąc o tym, że gdyby państwa zachodnie zareagowały tak, jak powinny zareagować, w każdym porządku powinny, gdyby ich odpowiedzią na atak Niemiec na Polskę byłby ich atak na Niemcy, to czy wojna światowa nie zakończyłaby się w momencie, gdy się rozpoczęła. Prawda? Także ewidentnie, podsumowując ten wątek, ewidentnie to, że Hitler osiągnął to, co osiągnął w czasie II wojny światowej, zawdzięcza w znacznej mierze masonerii. Natomiast drugie pytanie, które jest związane z tym pierwszym, zadane przez pana Stanisława Adamowicza. Dużo mówi pan o wpływach szatana na nasz świat i nas samych. Czy wskazałby pan jednak też sposoby do walki z, w nawiasie, i obrony przed szatanem, to już zamknąć nawias, szatanem i samą masonerią? No i teraz kwestia tego pierwszego pytania. Pamiętajmy o tym celnym, bardzo celnym określeniu masonerii przez Kościół w jego dokumentach, pomocnicy szatana na ziemi, że sukcesy szatana w odniesieniu do ludzkości można ująć w dwóch porządkach. Jeden porządek to jest jakby bezpośrednie działanie szatana na społeczeństwa, znaczy bezpośrednie za pośrednictwem mediów, szkolnictwa i tak dalej, ale oddziaływanie na świadomość ludzką, demoralizacja ludzi, odwodzenie ich od chrześcijaństwa. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt, szatan działał i działa przez takich swoich pomocników jak Hitler, jak Stalin, jak Churchill i tak dalej. I w związku z tym rozwiązanie tego problemu wojny z szatanem, to jest, rozwiązania są dwa, znaczy jedno oczywiste z katolickiego punktu widzenia, to znaczy wierność Chrystusowi, wierność doktrynie Kościoła, postępowanie zgodne ze wskazaniami moralności, zgodne ze wskazaniami sprawiedliwości, a drugie, eliminacja z życia publicznego, politycznego i gospodarczego pomocników szatana. Prawda? Czyli masonerii. I to już jest zupełnie inne działanie, bo to jest działanie bardziej o charakterze politycznym. I teraz ja bym podsumował w ten sposób. Wróciłbym do początku lat 90. i do pytania, które mi zadano o masonów. Kim są masoni? Gdzieś w jakiejś radiostacji mi zadano takie pytanie i ja odpowiedziałem, to są biedni, chorzy, ciężko chorzy ludzie, którzy w normalnych warunkach byliby albo w szpitalach psychiatrycznych, albo w jakichś domach opieki, w jakichś rezerwatach i nikt poważnie by ich nie traktował. Natomiast mamy warunki nienormalne, mamy czasy wariackie. Te czasy to nie jest ostatnie 50 czy 100 lat, ale czasy wariackie, w których
normalni ludzie, normalne społeczeństwa poddają się woli i myśleniu, i sposobach myślenia ludzi, którzy są całkowicie oderwani od rzeczywistości, którzy tworzą pewną utopię, którzy budują pewien dom na piasku, którzy mówią i działają od rzeczy. Od rzeczy, bo w sposób niezgodny już nie tylko z prawem naturalnym, czyli szeroko rozumianym prawem Bożym, czyli prawo naturalne i prawo zawarte w objawieniu, ale działają w sposób sprzeczny w każdym porządku z rozumem i z prawami przyrody i fizyki. Efekt ten, że szatan ma dużo do powiedzenia na ziemi i że dużo do powiedzenia ma masoneria, jest znakiem czegoś, co można nazwać tylko kompletnym wariactwem. Jak trochę uda nam się zmądrzeć, problem sam zaniknie. Dziękuję bardzo. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl.